Nie był to mój pomysł, to był pomysł pana Pawła Chynowskiego, który jest wybitnym znawcą tej epoki. Jest to bardzo związane z 250-leciem Teatru Polskiego, Teatru Narodowego. Casanova przebywał w Warszawie w roku 1765 i był właściwie świadkiem powstawania tego teatru. Sam Casanova był postacią wybitną, intelektualistą, miłośnikiem teatru. Jego rodzice oboje byli aktorami, więc był wielbicielem teatru, wielbicielem baletu i wielbicielem tancerek przy okazji. Chociaż Casanova był sławny nie tylko dlatego, że uwielbiał kobiety, ale miał niesamowitą osobowość właściwie, dlatego że pochodząc ze stanów niskich, bo rodzina aktorów to wtedy nie było bardzo takie wysoka ranga w społeczeństwie. Casanova znalazł się na dworze króla Stanisława Augusta, nawet aspirował do roli jego sekretarza i jego karierę tutaj na dworze warszawskim przerwał słynny na całą Europę pojedynek z Franciszkiem Ksawerym Branickim. Pojedynek, który był wtedy na terenie starostwa warszawskiego, był po prostu zabroniony, więc to była rzecz karygodna i właściwie to zakończyło karierę Casanovy w Warszawie. Te postaci, które mamy w naszym balecie, one są autentyczne, czyli tancerka Binetti, tancerka Gatai, tancerka Casacci, słynny francuski w tamtym okresie tancerz Lepic, no i oczywiście cała polska arystokracja, czyli król Stanisław August Poniatowski i hrabia Moszyński i książę Adam Czartoryski. Moszyński na przykład był mistrzem loży masońskiej, masonem był również Casanova, który wstąpił do loży masońskiej w Lyonie. Być może to w jakiś sposób mu umożliwiło te międzynarodowe kontakty. Masonem był również król Stanisław Poniatowski. W tamtych czasach loże miały jakiś taki, może taką atmosferę tajemniczości, ale były właściwie motorem postępu. Bardzo wielu duchownych należało również do loży masońskiej. Ogromną inspiracją jest muzyka Mozarta. To jest muzyka wybrana przez pana Jakuba Chrenowicza. Razem wybieraliśmy tę muzykę, ale oczywiście pan Jakub nam ją podrzucał, wybierał, wyszukiwał. Bardzo taka ciekawa i pogodna współpraca. Jest wiele utworów Mozarta naprawdę przecudownych. Często jest tak, że pracując nad utworem miesiąc, dwa, trzy, zaczyna to w pewnym momencie być takie obsesyjne i męczące bardzo. I w tym wypadku to jest obsesyjne, dlatego że zasypiam czasami, nie mogę się oderwać od muzyki, ale no jest bardzo takie pogodne. Dawno się tak nie czułem, muszę powiedzieć. Ja pracowałem przecież z Mozartem już w przeszłości, ale tutaj jest jakieś takie coś nowego, jakaś nowa fala. No i jeszcze warstwa scenograficzna przecież, która jest też pewnego rodzaju nowością, bo to jest taka scenografia bardzo tradycyjna, bogata. Naszym scenografem i kostiumografem jest pan Gianni Quaranta, który jest Włochem, który jest znawcą też okresu. Jest taki film, który się nazywa Farinelli. On robił scenografię tego filmu. Tam właśnie widać te wnętrza i kostiumy z tego okresu. Gianni Quaranta jest postacią wybitną, między innymi zdobywcą Oscara. Co prawda za coś zupełnie innego, bo za film Pokój z widokiem. Ale też jest zdobywcą BAFTY i innych nagród, więc taka osoba ceniona. Myślę, że pewne znaczenie miało to, że kiedy John Neumeier był tutaj, bardzo chciał pójść do naszej biblioteki uniwersyteckiej, ponieważ tam jest 11 czy nawet więcej tomów, które Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu przesłał Jean-Georges Nauvert, wielki reformator baletu tamtych czasów. I on również szukając wtedy pracy przesłał Augustowi Poniatowskiemu właśnie te tomy z libretami baletów i również z projektami kostiumów. I rzeczywiście ja też byłem zafascynowany tym, bo to było tak piękne, tak lekkie. Myślę, że również takie bogactwo tamtych czasów, jeżeli chodzi o taniec, że też było jakimś takim impulsem do tego, żeby zacząć pracować nad baletem, który jest osadzony w tamtej epoce. To nie jest jakiś taki balet z wielkim morałem i to jest raczej takie nakreślenie tej epoki, te czasów, kiedy powstawał teatr w Polsce i tak zaznaczenie tej atmosfery flirtu, takiej atmosfery, wydaje mi się, że mocno rozerytozowanej. No tak było wtedy. Nie było chyba takich wielkich barier. Znaczy, były być może klasowe bariery, ale
ludzie się zalecali do siebie, były inne czasy. Casanova właściwie to uwodzenie, ta ogromna ilość kobiet, on to często mówi i też mówią o tym ludzie, którzy zajmowali się Casanovą, że on się naprawdę zakochiwał, on przeżywał te fascynacje i co ja na przykład potrafię zrozumieć, bo ja uważam, że te fascynacje w ogóle są bardzo ważne i takie są kreatywne, wspaniałe, inspirujące czasami. Piękna epoka.